Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w imieniu Kraków Culture Lab i Europa Nostra Heritage Hub. Spotykamy się dzisiaj pod dwoma szyldami. Moimi i Państwa gośćmi są pan Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Dzień dobry. Oraz profesor Jacek Purchla, prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz wiceprezydent Europa Nostra. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do pytań, a będziemy dzisiaj rozmawiać o wyzwaniach, o dziedzictwie, o Krakowie, o tym, co przed nami, nakreślę odrobinę kontekst, miejsce, w jakim się znajdujemy i skąd Europa Nostra już w samym tytule. Europa Nostra to organizacja organizacji pozarządowych, to paneuropejska organizacja skupiająca trzeci sektor, skupiająca organizacje działające na polu dziedzictwa kulturowego i naturalnego w całej Europie i organizacja, która lobbuje w instytucjach unijnych właśnie na rzecz dziedzictwa. Europa Nostra na przestrzeni lat rozrosła się, powiększyła się na tyle, że z perspektywy serca Unii Europejskiej, bo tam znajduje się siedziba w Hadze i w Brukseli, trudno ogarnąć wzrokiem całą Europę. Stąd zaistniała potrzeba stworzenia regionalnego centrum, które będzie specjalizowało się w Europie Środkowej i Wschodniej, z którego będziemy patrzeć właśnie na region i rozmawiać o dziedzictwie. Wybór padł na Kraków, na miasto kultury, na stolicę kultury, stolicę dziedzictwa. Partnera Europa Nostra znalazła właśnie w mieście Kraków, z którym została podpisana umowa, że w mieście powstanie hub, powstanie takie regionalne centrum, a na operatora tego huba zostało wybrane w drodze konkursu Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. To bynajmniej nie był wybór przypadkowy, ponieważ towarzystwo jest najstarszą organizacją pozarządową w Polsce. Działa na polu dziedzictwa, kultury, historii, zabytków oraz jest pierwszym polskim członkiem Europa Nostra. Wobec czego z tego właśnie powodu spotykamy się w siedzibie huba przy ulicy Świętego Jana 12 w Krakowie. Stąd dzisiaj nagrywamy nasze spotkanie, stąd widzimy się z Państwem i będziemy rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed dziedzictwem, ale też z perspektywy organizacji pozarządowych trzeciego sektora, ponieważ właśnie tym zajmuje się Europa Nostra. Towarzystwo ma słowo zabytek w swojej nazwie. To było nowoczesne pojęcie w momencie, kiedy samo towarzystwo powstawało, a powstało w roku 1896. Dzisiaj chyba częściej mówimy o dziedzictwie i pewnie do tego jeszcze będziemy podczas dyskusji wracać. No i tutaj właśnie rola Europa Nostra, rola huba społeczeństwa obywatelskiego, towarzystwa w zakresie budzenia świadomości na temat znaczenia, wpływu dziedzictwa na właściwie wszystkie sfery życia. Będziemy dzisiaj rozmawiać o wyzwaniach, przed jakimi stoi dziedzictwo, stoją ludzie, organizacje, samorząd w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem. Naszym takim leitmotivem dyskusji jest katalog, katalog wyzwań. Ten katalog jest bardzo długi, my dzisiaj na pewno jedynie kilka punktów z niego będziemy w stanie poruszyć. Część z tych wyzwań znamy dobrze, są z nami od lat. Część z tych wyzwań pojawiła się niedawno, zostały wywołane sytuacją geopolityczną, pandemią. Zapewne to również dzisiaj poruszymy. Więc w kontekście tych naszych wyzwań i roli społeczeństwa obywatelskiego i roli miasta, pierwsze hasło, jakie chciałabym wywołać, to planowanie miejskie i kontrola, na które wpływ mają presja cywilizacyjna i konflikty. Gdyby panowie mogli się ustosunkować właśnie do tych haseł, ale też może w kontekście właśnie huba społeczeństwa obywatelskiego i szczególnego momentu, w jakim się dzisiaj znajdujemy. Panie pełnomocniku. Przede wszystkim ogromna radość, że
I satysfakcja z tego faktu, że Europa Nostra zlokalizowała Kraków, czy zdefiniowała Kraków jako miasto kluczowe dla promocji idei przyświecających tej organizacji, ale też takiego szerszego oddziaływania. Myślę, że złożyło się na to wiele znakomitych argumentów i ważnych aktorów, nie wiem, ambasadorów Europa Nostra działających od lat w obszarze dziedzictwa kulturowego, szeroko rozumianego w naszym mieście, i to nie tylko towarzystwo, ale też osoba profesora Jacka Purchli, Międzynarodowego Centrum Kultury, który też jest członkiem Europa Nostra, i stamtąd ta myśl heritologiczna, szeroko rozumiana, zawsze rezonowała na miasto. No ale też pamiętam moment naszego wspólnego przygotowywania sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w 41. sesji w Krakowie w 2018 roku, 18 OWHC, do tego też zaraz nawiążę. I pamiętam, jak ważne było dla tutaj pana profesora, żeby równolegle obok komitetu odbywała się spotkanie organizacji pozarządowych zajmujących się dziedzictwem, i to zwrócenie uwagi, że Światowy System Ochrony Dziedzictwa, UNESCO, Światowe Centrum Dziedzictwa i wszystkie ważne organizacje, zrzeszenia skupiające miasta, urzędy, te wielkie struktury, to dzisiaj za mało, to znaczy musimy przejść na trochę wyższy stopień rozwoju, jakim jest angażowanie społeczne i poszukiwanie dla ochrony krajobrazu kulturowego naszych miast, nie tylko miast, prawda, takiego zaangażowania mieszkańców czy społeczności szeroko rozumianych. I to jest ogromne wyzwanie dla Krakowa. Mamy ogromną ilość instytucji, organizacji, NGO-sów, które od wielu lat, tak jak towarzystwo, od 125 lat, więc to rzeczywiście jest imponujące portfolio doświadczeń, i też historia towarzystwa jest też w pewnym stopniu historią ewolucji myśli heritologicznej. Ale mamy też mniejsze organizacje, które zajmują się drobnymi fragmentami dziedzictwa naszego miasta, zwracają uwagę na jakiś jeden szczególny wątek i się nim opiekują. Mamy wreszcie potencjał uniwersytetów, do tej pory moim zdaniem jeszcze za mało wykorzystywany przez miasto w takim szerszym planowaniu, w takim szerszym badaniu dziedzictwa w jego takim ujęciu dynamicznym, rozwojowym. No bo właśnie, chyba wyszliśmy z takiego idiomu dziedzictwa statycznego, opisowego, takiego rejestrowego, ewidencyjnego dziedzictwa w stronę dziedzictwa wymyślanego nieustannie, definiowanego, interpretowanego przez społeczności i takiego bardzo rozmytego dzisiaj interpretacyjnie pojmowania dziedzictwa, które też jest mnie bliskie, czyli to jest wszystko to, co dana społeczność lokalna uważa za ważne. I jakby nie ma znaczenia, ta wielka historia, która za tym stoi, dziedzictwem Krakowa jest w tym samym stopniu kawiarnia Rio nieopodal, kwiaciarki na krakowskim rynku, Czulent, o którym trochę zapomnieliśmy, czy czosnek niedźwiedzi na Kleparzu. I to są aromaty, to są niuanse tego miasta, które czynią jego historię też na swój sposób ciekawą, interesującą, odróżniającą się od globalizującego się świata i również globalizującego się w aspekcie w ogóle interpretacji dziedzictwa i tej takiej unifikacji miast. Na jednej z konferencji OWHC, o którym wspomniałem tutaj, rozmawialiśmy o takich niebezpiecznych trendach turystyfikacji miast, czy pantonizacji miast, prawda? Czyli te wszystkie zjawiska, które z jednej strony dążą do ekspozycji dziedzictwa, a z drugiej strony czynią je bardzo bezbronnym i słabym na rozmaite presje rozwojowe.
Ja tak mówię bardzo trochę skacząc na różne obszary, które pewnie będziemy pogłębiać. Wczoraj mieliśmy takie spotkanie wewnątrz miasta poświęcone no właśnie planowaniu przestrzennemu i zarządzaniu zintegrowanemu, jeśli chodzi o obszar dziedzictwa. I na jedno z pytań, które padło na początku, jak Państwo często w swojej pracy w ogóle pada to słowo UNESCO, czy w ogóle Światowe Dziedzictwo. I zaskakujące było, jak wiele osób jednak z różnych poziomów Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego, Zieleni, Konserwatora, jakby mają z tym na co dzień do czynienia, ale są też takie obszary miasta, w którym ten kontekst dobra Światowego Dziedzictwa zasadniczo się nie pojawia, albo pojawia się tylko i wyłącznie jako marka, jako brand, bez głębszej świadomości oddziaływania tego statusu dobra Światowego Dziedzictwa. Także no i wreszcie obszar, który mam nadzieję Europa Nostra wniesie do Krakowa poprzez silne zlokalizowanie tutaj huba, czyli pewnego przyczółka, anteny tej organizacji. Po pierwsze, żeby stąd rozwidlać się dalej, żeby łapać to, co już jest, a czego my też działając tylko i wyłącznie w mieście nie widzimy. Interesujące jest to, co się dzieje w regionie albo w makroregionie. No ale wreszcie jest rzeczywiście ważne dla nas, żeby pobudzać, stymulować organizacje pozarządowe do współzarządzania szeroko rozumianym obszarem dziedzictwa, ponieważ instytucjonalizacja czy działania urzędu są w tej materii zawsze na swój sposób ograniczone. Panie profesorze, a z Pana perspektywy jako krakowianisty, ale też jako prezesa organizacji pozarządowej, temat planowania miejskiego, w jakim punkcie jesteśmy teraz, no i jakie jest wyzwanie na ten kolejny rok? Bardzo dziękuję Pani doktor za to pytanie i już za chwilę spróbuję się zmierzyć z tym wyzwaniem, ale jeśli można, to chciałem się na początek po pierwsze ucieszyć, że spotykamy się pod dachem Towarzystwa Miłośników Historii Zabytków Krakowa, ale też przede wszystkim ucieszyć się z tego, że pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w tak głęboki, w tak szeroki, w tak nowoczesny sposób przedstawia rozumienie tego wielkiego zjawiska, procesu, jakim jest dziedzictwo kulturowe, przez samorząd. To się rzadko zdarza, nie tylko w Polsce. I dlaczego to podkreślam? Bo nie przypadkiem hub, pierwszy hub Europa Nostra zlokalizowany jest w Krakowie. Również dlatego, nie tylko dlatego, że Kraków tak wcześnie wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, z czego jesteśmy dumni. Nie tylko dlatego, że jesteśmy głęboko przekonani, że Kraków jest no, niezwykłą wartością i niezwykłym zasobem kulturowym, który trzeba chronić ze wszystkich poziomów, od poziomu państwa po poziom organizacji, takich jak choćby nasze Towarzystwo Miłośników Historii Zabytków Krakowa. Ale to, co jest istotne, to to, że Kraków jest od dłuższego już czasu bardzo aktywny, dzięki samorządowi, w tej grze w dziedzictwo i w międzynarodowym dialogu i refleksji nad dziedzictwem. I wracam do wdzięczności dla pana dyrektora Roberta Piaskowskiego, że ten nowoczesny sposób rozumienia już nie zabytku, ale dziedzictwa, a dziedzictwo to my, i zrozumienia tej nowej filozofii, która przebiła się również w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO w czasie krakowskiej sesji w 2017 roku, że nie tylko znakomite kadry konserwatorów, nie tylko lepiej funkcjonujące lub gorzej państwo prawa, ale przede wszystkim społeczna świadomość i społeczne zaangażowanie w proces tworzenia dziedzictwa, proces nie tylko kreowania, ale
zarządzania tym zasobem, dziedzictwa materialnego i niematerialnego, zależy od nas, w tym od samorządu. I to jest istotne, żebyśmy zrozumieli, że patrząc na Europę Środkową, nie Budapeszt, nie Praga, nie Drezno, ale właśnie Kraków został zidentyfikowany z paneuropejskiej perspektywy jako to właściwe miejsce, na które również samorząd ciężko pracował, choćby znakomitym kongresem Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa w roku 2018. I dzięki przewodnictwu również Krakowa w tej organizacji. A teraz odpowiadając na pytanie. To wszystko się ze sobą łączy, to co już zostało powiedziane przed chwilą, bo to już nie jest kwestia pietyzmu wobec zabytków z epoki, kiedy rodziło się nasze towarzystwo. Kiedy zabytek jako pojęcie immanentnie związane z przeszłością, wyizolowane od współczesności, od kontekstu, no, wymagało ręki konserwatora. Dzisiaj dziedzictwem jest wszystko, co nas otacza, czy też może być wszystko, co nas otacza. Jest wielkim zjawiskiem, wielkim procesem, mającym swoją dynamikę, na co nakłada się no, ta wielowymiarowa zmiana, jaką przeżywamy dzisiaj w świecie, w Europie, a zwłaszcza w krajach, które od 30 lat wychodzą z komunizmu. I to wychodzenie, ta dynamika, ta zmiana, ona jak w soczewce skupia się przede wszystkim w takich miejscach jak Kraków. Mówię o tym nie przypadkiem, żeby zrozumieć skalę wyzwań, jakie stają dzisiaj przed samorządem. Samorząd nie jest jedynym graczem w tej grze w dziedzictwo. Tych graczy jest często bardzo wielu. Ale żyjemy w kraju, który niestety nad czym boleje, jako jedyny kraj Unii Europejskiej, pozbawił się systemu kontroli przestrzeni, systemu, no, który Europa i nowoczesne europejskie państwa prawa budowały od pierwszej połowy XIX wieku. O tym trzeba koniecznie pamiętać, bo ta utrata narzędzi, jaka no, nastąpiła 20 lat temu w całej Polsce, w tym wielkich miastach, ona jest dodatkowym utrudnieniem w całym procesie ochrony świata wartości, jaki Kraków zwłaszcza jako zasób sobą przedstawia. I muszę powiedzieć, że jestem umiarkowanym optymistą mimo tej no, choroby, jaką zafundowała sobie Polska, likwidując system, który funkcjonował do roku 2002. Optymistą w tym sensie, że to nowoczesne spojrzenie, które zaprezentował pan dyrektor Robert Piaskowski, ono utwierdza mnie również w wierze o sensie pracy takich instytucji, takich organizacji, takich społeczności jak nasze towarzystwo. Bo oczywiście zmiana, każda dynamiczna zmiana kreuje konflikty. Bardzo różnego rodzaju konflikty. Również konflikty wynikające z presji cywilizacyjnej, jak mówimy dyplomatycznie, a więc z presji kapitałowej na to wszystko, co jest jądrem naszego miasta. A to jądro jest tą największą wartością wpisaną na listę światowego dziedzictwa. I myślę, że za chwilkę będziemy tworzyć katalog tych potencjalnych konfliktów, czy też w cudzysłowie konfliktów, a przede wszystkim problemów, z którymi zarządzając tym zasobem. Bo dzisiaj nowoczesna filozofia ochrony to jest mądre zarządzanie. To nie jest utrwalanie tego wszystkiego, co żeśmy zastali w postaci skansenu. Nie. Miasto musi żyć, miasto w oczywisty sposób się zmienia, będzie się zmieniać, ale równocześnie musimy codziennie identyfikować wartość i próbować nią zarządzać. I tu jest pytanie o rolę samorządu, bo teoretycznie i formalnie za ochronę najważniejszych zabytków, tak zwanych zabytków rejestrowych, odpowiada administracja rządowa. Odpowiada minister, paradoksalnie minister administracji spraw wewnętrznych, któremu podlegają wojewódzcy konserwatorzy zabytków. Włącza się do tego oczywiście minister kultury i dziedzictwa narodowego. Tych graczy jest bardzo wielu, ale z dumą mogę powiedzieć, że od roku 1990 Kraków jako pierwszy samorząd w Polsce zrozumiał, że musi też jako samorząd prowadzić własną politykę wobec
dziedzictwa kulturowego i ochrony. Tutaj w 90 roku mieliśmy już miejskiego konserwatora zabytków, nie po to, żeby dublował odpowiedzialność rządu i konserwatorów państwowych, jeżeli choć tak można powiedzieć, choć samorząd jest immanentną częścią każdego państwa przecież, ale żeby kreować świadomą politykę wobec dziedzictwa i mimo tych wszystkich trudności, mimo słabości prawa i braku narzędzi kontroli tych procesów, które często niszczą naszą przestrzeń, obniżają jej wartość poprzez często prymitywną komercjalizację, doraźność w myśleniu. Samorząd wypracowywuje pewne w tej sprawie strategie. I kończąc, ja się bardzo cieszę, że to właśnie z inicjatywy pana dyrektora Roberta Piaskowskiego powstaje, jest już, można powiedzieć, w finałowej fazie powstawania plan zarządzania dobrem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To dobro się nazywa Kraków. Kraków, który w odróżnieniu od bardzo wielu innych dużych historycznych miast europejskich wpisanych na listę światowego dziedzictwa, nie miał tego narzędzia i że ta inicjatywa wychodzi właśnie od miasta i to jest puenta, że nie minister zza biurka w Warszawie odpowiada za zachowanie tej wielkiej wartości, jaką jest Kraków i jego dziedzictwo, ale to my, samorząd, jako strażnik tego dobra wspólnego, tej komunitas, jaka tu w Krakowie żyje i mieszka, wspólnie z takimi organizacjami pozarządowymi, jak Towarzystwo Miłośników Historii Zabytków Krakowa, próbuje codziennie brać odpowiedzialność za ten proces. Siedzimy nieopodal rynku głównego. Pan profesor, pamiętam, że przez lata jako założyciel i wieloletni dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury dokumentował to, jak zmienia się rynek, wykonując co jakiś czas fotografie różnych wydarzeń, jakie odbywały się na rynku, ale też przez reklam okno. Przez okno, czy różnych innych działań właśnie w tym obszarze, więc tutaj mamy tą dynamikę miasta, które się zmienia, no i samego pojęcia dziedzictwo. Ponieważ oglądają nas również osoby spoza Polski, a wspomniał pan profesor o narzędziach i o roku 2002. Może taka krótka dygresja, co się wtedy zmieniło, co wcześniej można było zrobić? W odróżnieniu od naszych sąsiadów, Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier, a więc też narodów i państw wychodzących z systemu totalitarnego, systemu autorytarnego. My, zachłyśnięci taką, można powiedzieć, liberalną wizją państwa i tą wielką potrzebą ludzi, obywateli, wolności, w dosyć, może nie naiwny, ale w dosyć pochopny sposób zdemontowaliśmy to, co jest oczywiste w każdym demokratycznym państwie prawa od 200 lat. Tak jak dzisiaj ustawiamy znaki drogowe, znaki ograniczające prędkość. One ograniczają w jakiś sposób naszą wolność. Tak prawo budowlane w tym mieście od połowy XIX wieku regulowało szerokość ulicy, regulowało tak zwaną linię regulacyjną, a więc tą linię, wzdłuż której wolno było na własnym gruncie budować kamienice, regulowało wysokość, co jest niezwykle istotne, i szereg innych kwestii, ograniczając oczywiście w ten sposób możliwości właściciela, możliwości inwestora. Do roku 2002 mieliśmy odziedziczony po czasach Polski Ludowej rozbudowany bardzo i bardzo restrykcyjny system kontroli przestrzeni w postaci różnego rodzaju planów, które straciły swoją ważność w noc sylwestrową.
z 31 grudnia na 1 stycznia i zostaliśmy, można powiedzieć, w pustce, gdyż nowe prawo przewidywało zastąpienie tych sprawdzonych narzędzi tak zwanymi planami miejscowymi, które to plany miejscowe, jeżeli chodzi o ich pokrycie w Krakowie w roku 2003, no, obejmowało mniej niż 1% powierzchni miasta. Ustawodawca nie przewidział w swojej niekompetencji, można ją nazwać naiwnością, że każdy plan miejscowy to jest debata. To jest próba pogodzenia bardzo różnych, często wykluczających się interesów. I więcej, to jest bardzo czasochłonna i bardzo kosztowna operacja. I paradoks polega na tym, że przez tych 20 lat od momentu wejścia tych nowych reguł gry, nie tylko w Krakowie, w całej Polsce, również we wszystkich wielkich miastach, cała filozofia planowania przestrzennego, czy raczej braku planowania, można powiedzieć, zmiany przestrzeni, gwałtownej zmiany przestrzeni, bo zwłaszcza w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej od roku 2004 przeżywamy rzeczywiście w wielkich miastach koniunkturę. Oparta jest na tak zwanej WZ-ce i przejętym mechanicznie i niesłusznie z niemieckiego prawa budowlanego pojęciu dobrego sąsiedztwa, które w Niemczech używane jest jako szczególny kazus w niewielkiej ilości przypadków. Tymczasem dzisiaj wystarczy rozglądnąć się po Krakowie i zasada dobrego sąsiedztwa jest nadużywana choćby przy wyciąganiu do góry przez deweloperów budynków w pogoni za zyskiem bez żadnej racjonalnej kontroli. Dobre sąsiedztwo wieży kościoła Ojców Misjonarzy na Nowej Wsi oznacza, że na wysokość tego kościoła, który był dominantą i akcentem w całej dzielnicy, powstaje w tym momencie wielki kompleks apartamentowy. To jest przykład pierwszy z brzegu, ale uogólniając, nie ma dzisiaj w rękach samorządu, który powinien być strażnikiem tego świata wartości, skutecznych narzędzi, bo to tak zwana WZ-ka, czyli warunki zabudowy, no można powiedzieć, wymuszają, czy też pozbawiają samorząd tych narzędzi, tej kontroli, którą kolejni prezydenci Krakowa od czasów Józefa Dietla mieli przez dziesięciolecia, formując i kształtując tożsamość tego miasta, jego charakter, jego nastrój. I to jest dzisiaj wielkie zagrożenie. Ja nie boję się o Wawel, nie lękam się o Kościół Mariacki i o poszczególne najważniejsze zabytki, jeżeli mogę jednak nadużyć tego coraz bardziej anachronicznego pojęcia. Natomiast to, co jest troską również naszego towarzystwa, to jest, nie chcę powiedzieć próba ucieczki przed globalizacją, bo my nie jesteśmy luddystami. My mamy pełną świadomość koniecznej zmiany, ale to, co jest istotne, aby ta zmiana nie odbierała czy nie unicestwiała tego świata wartości, które przekazały nam wcześniejsze pokolenia. I w tym tkwi, myślę, największe wyzwanie naszej wspólnej gry samorządu i organizacji pozarządowych. I myślę, że hub jest również po to, abyśmy dzielili się dobrymi praktykami z innymi, z naszymi sąsiadami, z doświadczeniem naszych sąsiadów w miastach czeskich, słowackich, węgierskich, ale żebyśmy też, i to jest bardzo istotne, potrafili się pochwalić, bo nas, i to mówię jako już wieloletni wiceprezydent Europa Nostra, za mało widać. Polska ma ogromny dorobek, zaczynając od myśli konserwatorskiej, poprzez osiągnięcia konserwatorskie. Tak wspaniałe jak choćby ten najnowszy efekt
prac całego wielkiego zespołu konserwatorów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. My kształcimy znakomitych w skali europejskiej, a może światowej konserwatorów i nie potrafimy, nie chcę powiedzieć pochwalić się, ale nie potrafimy z tego zrobić właściwego, korzystnego dla nas użytku. Kościół Mariacki i ołtarz główny, ołtarz Wita Stwosza, to jest w tym momencie osiągnięcie konserwatorskie w skali europejskiej, ale czy Europa o tym wie? Od tego jest też hub, żebyśmy potrafili dzielić się również nie tylko naszymi problemami, uczyć się od innych, jak rozwiązywać te problemy, ale również na swój sposób eksportować to wszystko, co jest wartością tworzoną tu, w Krakowie i więcej, będziemy pewnie za chwilkę o tym też mówić, wspierać naszych przyjaciół na wschodzie, a zwłaszcza na Ukrainie, w tym wszystkim, czego myśmy się już nauczyli, na dobre i na złe, aby i oni w przyszłości zwłaszcza unikali no, tych błędów, których myśmy nie potrafili uniknąć w tej zwłaszcza wczesnej fazie gry w kapitalizm. Mamy już całkiem pokaźny katalog wyzwań, o jakich dzisiaj mówimy. Planowanie, przestrzeń, kontrola, konserwacja, oczywiście dzielenie się doświadczeniem, również adoptowanie doświadczeń innych do nas. Kolejny temat, jaki pan pełnomocnik wcześniej wywołał, to turystyfikacja. Kraków ma hub dziedzictwa, ale też sam w sobie stał się takim turystycznym hubem, zarówno w pozytywnym, jak i również w negatywnym tego słowa znaczeniu, bo turystyfikacja wiąże się z różnymi problemami i wyzwaniami, o które chciałam tutaj też pana pełnomocnika podpytać. Niedawno jeszcze obserwowaliśmy miasto, które było totalnie wyludnione. Puste place, puste ulice, zamknięte lotniska. To był taki zupełnie niecodzienny widok, wręcz science fiction. Ale w tym momencie gonimy te wskaźniki z 2019 roku. I chciałam tutaj podpytać o właśnie zależność z dziedzictwem, o to, w jaki sposób teraz o turystyce miasto myśli, pana profesora, później również w kontekście społeczeństwa obywatelskiego, jaką rolę może pełnić hub i inne organizacje pozarządowe w tym zakresie. Tu jest bardzo wiele wątków, które chciałbym zahaczyć też z tej wypowiedzi pana profesora i pociągnąć, ale może jeszcze małymi nawiązaniami to zrobię. Na pewno ta międzynarodowa aktywność Krakowa jest przyczynkiem i paliwem do poszukiwania rozmaitych rozwiązań na radzenie sobie z tymi zjawiskami, których doświadczają miasta historyczne, które stają się atrakcyjnymi destynacjami nie tylko dla turystyki, ale też dla kapitału inwestycyjnego, dla rynku pracy, dla migracji zarobkowej i nie tylko zarobkowej, czyli te wszystkie koncepcje się gdzieś ze sobą nakładają. Na pewno dla nas jest istotne też w dzieleniu się dobrymi praktykami z Europą, z tą częścią świata, w której Europa Nostra ma ambicje oddziaływać doświadczeniem z kosku i też takiego uspołecznienia procesu opieki nad zabytkami i tego takiego modelu współfinansowania prac nad rozmaitymi rodzajami obiektów historycznych, od kamienic takich jak ta, pałaców, kompleksów, ołtarza Wita Stwosza, a kończąc na fortyfikacjach austriackich czy obiektach zabytkowych miasta socrealistycznego w Nowej Hucie. Więc ta idea uspołecznienia, zapadania, podejmowania decyzji kolegialnych, pewnego rodzaju też włączanie w te idee dziedzictwa i opieki rozlicznych decydentów z różnych obszarów życia miasta, od
historyków i konserwatorów, ale też kończąc na przedstawicielach biznesu, instytucji kultury, czyli krótko mówiąc, jest to bardzo ciekawy model, o którym warto przypomnieć, bo w przyszłym roku będziemy obchodzić 45-lecie wpisu Krakowa na listę światowego dziedzictwa, a zatem tego momentu, w którym Kraków na podstawie bardzo skromnej wtedy dokumentacji został uznany za dobro światowego dziedzictwa. No ale to też jest 45 lat skosku właśnie. Myśmy zresztą stosunkowo niedawno zaczęli wymieniać tablice wjazdowe na rogatkach Krakowa, że witamy nie tyle w mieście królów polskich, no bo dla mnie historia miasta nie skończyła się te 5 wieków temu, kiedy nam przeniesiono stolicę do Warszawy. Nie albo... było przeniesienia, panie pełnomocniku. No, ale gdzie królowe w tym wszystkim, prawda? Dwór się wyprowadził. Dwór się wyprowadził. Kraków formalnie do końca, nieomal do końca Rzeczpospolitej, nieomal do końca XVIII wieku był miastem stołecznym, bo tutaj przechowywano między innymi na Wawelu regalia, a więc symbole naszej suwerenności. Takie modne dzisiaj bardzo słowo i dlatego tu się odbywały koronacje królewskie, a na koniec pogrzeby. Niemniej jednak te rogatki miasta, które gdzieś się nieustannie rozszerzają, rozlewają, wchłaniają gminy ościenne i ten Kraków właściwie już coraz trudniej określić, gdzie są jego granice i to będzie też jedno z tych wyzwań, jak miasto będzie rosło. Komunikowanie tego jako dobra światowego dziedzictwa jest niezwykle dla mnie ważnym procesem, dlatego że to jest jednak uświadomienie sobie, że dobro opisane wpisem na listę światowego dziedzictwa, no ono jednak oddziałuje na całość, ale też to wszystko, co powstaje na obrzeżach tego miasta, ma ten impact na serce miasta i to jest jedno z tych istotnych wyzwań. Jeśli chodzi o turystyfikację, to istotnie w 2018 roku podczas konferencji Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa tutaj w Krakowie rozmawialiśmy o overturyzmie, o tym doświadczeniu, które w Krakowie zaczynało narastać, tego takiego tourist go home, doświadczenia, które zostało w sposób bardzo karykaturalny pokazany na Biennale Wenecji poprzez pawilon właśnie czeski Krumlov, w którym poszukuje się statystów do pustego miasta. Zaczęliśmy mówić o depopulacji centrum, o najmniej krótkoterminowym, który jest niekontrolowany, o wyporności centrum, o różnych negatywnych zjawiskach ekonomii nocy i tak dalej, i tak dalej. Ale doświadczenia Krakowa nie były jedynymi w tej konferencji. Słuchaliśmy Florencji, słuchaliśmy Dubrownika, właśnie miast czeskich, też takich miast, które są miastami światowego dziedzictwa, ale właśnie borykają się z małą ilością turystów i chciały podsłuchać, jak Kraków sobie z tym radzi. No, miasta, przez które się właściwie tylko przejeżdża i nie zostaje się tam na dłużej. I te doświadczenia zbiegły się z pandemią, w której miasto Kraków ogłosiło jako jedno z trzech pierwszych miast europejskich turystykę zrównoważoną, politykę turystyki zrównoważonej, której najważniejszą rekomendacją jest po prostu zintegrowane i kolektywne zarządzanie konfliktami, które są nieuniknione i próba harmonizacji tych procesów w rozmaitych obszarach i za pośrednictwem rozmaitych narzędzi i społecznego oddziaływania i współzarządzania i angażowania organizacji sektora trzeciego i pewne instrumenty i prawne i finansowe, które pozwalają harmonizować właśnie tą przestrzeń gry, konfliktu, interesu. A z drugiej strony wykorzystywania też do tego oczywiście zdobyczy technologii, badań, geolokalizacji, tych wszystkich instrumentów, które dzisiaj pozwalają nam
zarządzać ruchem turystycznym, deglomerować go, ale też odkrywać przed turystami nowe, nieznane, nierozpoznane do tej pory potencjały. I pandemia, która nauczyła nas, Krakowian, odkrywać swoją lokalność w bardziej głęboki, intensywny sposób, nagle się okazało, że największe sukcesy frekwencyjne przeżywają muzea Krakowa i liczba osób odwiedzających muzea była wyższa w latach pandemicznych niż w latach największego boomu turystycznego, co tylko pokazuje kilka rzeczy. Nie wyjeżdżaliśmy my sami, zwiedzaliśmy, podróżowaliśmy w głąb, w czasie i w przestrzeni, w naszej tożsamości, w naszej historii lokalnej. Wracaliśmy po kilkakroć do miejsc, które już doskonale znaliśmy. I też muzea odkryły swoją nową funkcję, albo może ją wreszcie mogły na tak szeroką skalę komunikować, wdrażać, czyli krótko mówiąc, budować społeczności wokół swych zbiorów, wokół swych kolekcji, angażować w powstawanie tych i wystaw, i programów. No i też wykorzystania tego przyspieszenia technologicznego do zbudowania nowych form oddziaływania, nowych relacji, bycia w globalnej sieci, a jednak lokalnie blisko. I też zacieśnienia relacji z regionem. Jednak odkrycie przez mieszczan krakowskich, że jest jakaś Dolina Będkowska czy Mnikowska. To pan pełnomocnik nie był w harcerstwie, bo za moich czasów to był obowiązkowy. To była jazda obowiązkowa niemal w każdy weekend. No, dla mnie przyznaję szczerze, że Dolinki Jurajskie. Że kilka takich odkryć w bezpośredniej blisko. Mało tego, jeżdżą autobusy komunikacji miejskiej do tych miejsc i odkrycie ich tutaj w pobliżu miasta było zaskoczeniem bardzo miłym. I jakby budowanie też wokół tego i koncepcji turystyki, i koncepcji takiego rozszerzenia trochę właśnie postrzegania Krakowa było bardzo ciekawym doświadczeniem. Ja nie ukrywam, że dla mnie też inspiracją była strategia turystyki zrównoważonej miasta Kopenhaga i zresztą oni ogłosili takim dokumentem The End of Tourism as You Know. Z takim w ogóle podkreśleniem, że ta turystyka 3.0, turystyka doświadczeń będzie bardziej bazowała na tym doświadczeniu bycia mieszkańcem przez chwilę w mieście, które się odwiedza, a zatem jeżdżenia rowerem, komunikacją miejską, robienia zakupów na lokalnym targu, czyli krótko mówiąc unikania w ogóle jakiegokolwiek podejrzenia, że jestem turystą. I ten trend widzimy i w badaniach turystycznych, i w postawach, i w zachowaniach lokalnych turystów, którzy też zaczęli zwiedzać swoje miasto trochę intensywniej. No i oczywiście ta turystyfikacja jest nieustannym mieczem Peryklesa. Z jednej strony generuje spory przychód do PKB naszego miasta, ma spory udział w przychodach, ale nie jest decydującym elementem ekonomii miasta i w pandemii, w której turystyka się zatrzymała, nagle też zobaczyliśmy na planie przychodów miasta, że jednak dominują sektor przetwórczy, wytwórczy, ciągle także inne sektory usługowe. I to też zbudowało pewnego rodzaju taką refleksję, tak, to też jest element harmonizowania, odczarowanie tylko i wyłącznie takiej turystycznej identyfikacji miasta, tylko turystycznej promocji. Raczej zaczęliśmy budować wizerunek miasta z well-being, miasta wysokiej jakości życia, miasta z ogromną ilością terenów zielonych, z regionem różnorodnym, bogatym na wyciągnięcie ręki, z autentycznymi tradycjami żywymi, podzielanymi przez społeczność, z nieprawdopodobną siecią muzeów, ponad 100 muzeów tworzących jakąś niezwykle złożoną, ciekawą opowieść o tym mieście, z gastronomią, którą możemy opowiadać też na historię wpływów kulturowych naszego miasta, ale też miasta kosmopolitycznego, w którym paradoksalnie pomimo pandemii nie przestaliśmy słyszeć języka angielskiego i wszystkich innych języków, bo nagle
i diaspora ekspatów, i diaspora rozmaitych migracji z rozmaitych stron świata okazała się być żywą społecznością, która współdzieli przestrzeń tego miasta, ale też przyczynia się do jego rozwoju, do jego ekonomii, stanowi taką naturalną też bazę do tworzenia z Krakowa tego, czym zawsze był, takiego. I za to dziękuję, jeśli mogę wpaść w słowo, również za to, że zawsze był, bo jesteśmy w świeżo odnowionym przez konserwatorów, znakomicie odnowionym wnętrzu mieszczańskiej rezydencji rodziny Alandzy, rodziny weneckiej, która na początku XVII wieku nie tylko tutaj osiadła, ale rządziła Krakowem. To była siedziba burmistrza, jego prywatna rezydencja. Dlaczego o tym mówię? Bo w Krakowie nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy tym, że jest sercem Polski i epatując się XIX-wieczną frazą, powtórzę, najbardziej polskim z polskich miast, ale równocześnie jest tym miastem najbardziej kosmopolitycznym i to jest fantastyczne, bo przecież to, co Kraków dzisiaj oferuje również turystom przyjeżdżającym z całego świata, to jest renesansowy dziedziniec rezydencji polskich królów, rezydencji budowanej przez wybitnych toskańskich artystów, a potem widz stwórz, który był tu jeszcze wcześniej niż pojawili się pierwsi Włosi. Ta różnorodność jest nie tylko siłą tego miasta, ale nie przypadkiem też z pietyzmem odnawiamy naszą siedzibę, akcentując w Towarzystwie Miłośników Historii Zabytków Krakowa, że my nie jesteśmy tylko po to, jak nasi ojcowie założyciele z końcem XIX wieku, żeby poprzez Kraków budować ten sen o niepodległej, sen o Polsce, ale żeby utrwalać nasze wspólne europejskie dziedzictwo i wracamy do huba, do Europa Nostra. Bo w tym tkwi, myślę, fenomen Krakowa. Nie lubię pojęcia jedyny i niepowtarzalny, ale jedynego takiego miejsca w Polsce o tak ogromnej złożoności i o takim bogactwie dziedzictwa niematerialnego, pokładów pamięci i dziedzictwa materialnego. Ja pamiętam ten tekst, pan profesor na pewno mi przypomni nazwisko japońskiego tłumacza. Tokimasa Sekiguchi. Tak. O studni. Wydany, tak, już pan profesor zna tą moje skupienie na tej metaforze głębokiej studni, jaką jest Kraków, bardzo głębokiej, ale której ciągle bije to źródło i pozwala nam, i potrzeba nam to rozpoznawać. Tak, to jest dla mnie też ta koncepcja Ksenopolis, czyli miasta, które jest nieustannie otwarte, zapraszające, jest miastem schronienia, jest warunkiem tego rozwoju. My tę koncepcję rzeczywiście miasta schronienia rozwijamy na wielu różnych poziomach i od bycia uczestnikiem ważnych sieci typu Scholars at Risk czy ICORN, czyli International Cities of Refuge Network, gdzie intelektualistom, naukowcom, ale też pisarzom udzielamy konkretnych rezydencji, schronienia i to jest bardzo ważny aspekt. Z drugiej strony budowanie atmosfery czy klimatu Ksenopolis, tak pięknie wyrażonych w herbie Krakowa też, miasta otwartych bram, myślę, było decydujące w tym momencie ważnej próby dla Krakowa, na ile pojemność tego miasta nie będzie mierzona w kategoriach turystyfikacji czy nie wiem jak to powiedzieć, presji rozmaitych, ale w kategoriach otwartości, gościnności i gotowości do niesienia pomocy. I tutaj też wiele obserwacji, gdyby małymi strumyczkami nie była budowana właśnie taka atmosfera i otwartości nie tylko na
innego, ale też na dziedzictwo innej grupy etnicznej, myślę, że to by się nie udało. Z drugiej strony ta spora diaspora ukraińska już mieszkająca w Krakowie przed kolejną eskalacją konfliktu, wojny rosyjsko-ukraińskiej trwającej przecież od 2014 roku, w lutym tego roku. Gdyby nie było tutaj już społeczności doskonale osadzonej ukraińskiej, czy organizacji pozarządowych, które były właśnie tymi pierwszymi, które odpowiedziały w sposób szybki, właściwy, pewnie byśmy też sobie z tym bezmiarem potrzeb tak łatwo nie poradzili. No i trzeci kontekst, te organizacje pozarządowe też nagle się okazały najbardziej sprawcze, szybko działające w kontekście niesienia pomocy i humanitarnej, ale także dla dziedzictwa kulturowego naszych sąsiadów, ponieważ najłatwiej było zorganizować pomoc, zrozumieć potrzeby, działać poza rozlicznymi gorsetami przepisów. I patrzę na ten proces również na Europa Nostra, która zareagowała w sposób niezwykle sprawny, szybki i poprzez zbiórkę i poprzez szybki pomysł na wydatkowanie tych środków. Także to jest dla nas ogromna lekcja tego, w jaką rzeczywistość, w jaką przestrzeń miasta należy w kolejnych latach znacząco inwestować i poświęcać jej uwagę, a przede wszystkim powierzać też niełatwe zadania w kontekście i pomocy humanitarnej, i na przykład obszaru dziedzictwa, w którym nasza wiedza czy nasza interpretacja dziedzictwa się bardzo szybko zmienia, ale przepisy nie nadążają, ale ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami jest ciągle jednak w pewnym stopniu anachroniczna, nie chroni dostatecznie krajobrazu miejskiego, albo jego atmosfery, jego unikalności, albo miejsc z ich funkcją. Więc to jest też temat, który podejmujemy często. Następny ważny punkt, bo ta ustawa, która długo się rodziła i weszła w życie dopiero w roku 2003. Przypomnę, że wcześniej obowiązywała ustawa z roku 1962, czego Państwo żadną miarą nie mogą pamiętać, bo Was nie było na świecie. Ale ona już była krokiem do przodu, bo ona się nazywa ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami. Ten drugi człon, opieka, to my, jeszcze raz powtórzę, rozmawiamy w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii Zabytków Krakowa. Natomiast żadna ustawa, panie dyrektorze, nie będzie w 100% skuteczna. Tego się nie da zadekretować. Dlatego myślę, że pewnie w finale naszej rozmowy warto podkreślić rolę tego nowoczesnego myślenia o dziedzictwie jako procesie, dziedzictwie jako ważnym elemencie całej złożonej materii zmiany, jaką przechodzi Wielkie Miasto, ale w tym kluczową kwestią, i to jest ważna część misji naszego towarzystwa od roku 1896, jest edukacja na rzecz dziedzictwa. Temat w Polsce zaniedbany na poziomie podstawowej szkolnej edukacji. Edukacja na rzecz dziedzictwa prowadzona w sposób nowoczesny, adresowana do bardzo różnych grup, dająca nie rybę, ale wędkę, to znaczy umiejętność myślenia w ten właśnie nowoczesny sposób, jaki usłyszeliśmy na samym początku naszej rozmowy z ust przedstawiciela samorządu, a więc dziedzictwo jako nasza pamięć, jako nasz codzienny wybór, jako nasza tożsamość w najgłębszym tego słowa znaczeniu. I nasz stosunek do przeszłości. Przeszłości, która za chwilę będzie teraźniejszością i przyszłością. A więc pewien proces, w którym ten nasz stosunek to już nie jest pietyzm wobec zabytków, jak to czynili nasi ojcowie założyciele, Władysław Łuszczkiewicz czy Marian Sokołowski,
ale przede wszystkim kultura pamięci. O nas samych, o naszych sąsiadach, stosunek do innego. I myślę, że Kraków może być dumny z tego, że w naszym mieście, mimo nasilającej się wokół nas ksenofobii, kolejnego wybuchu nacjonalizmu, to myślenie się przebija, bo Kraków jest też synergią. Tą wartością, o której Robert Piaskowski przed chwilą mówił, że pandemia ujawniła, że Kraków przez pandemię w tym sensie przechodził stosunkowo obronną ręką. Nie myślę o ofiarach tej pandemii, ale myślę o tym, że po raz kolejny zweryfikował się, to jest tak zwana rezyliencja, odporność, ten wielofunkcyjny, heterogeniczny, mówiąc mądrze, model funkcjonalny Krakowa. Miasta dziedzictwa, ale też miasta nowoczesnego, miasta uniwersytetów, miasta kreacji artystycznej i miasta 100 tysięcy miejsc pracy w sektorze IT. I to chcę, jeśli można, wydobyć, ponieważ w nawiązaniu do ostatniego pytania, jakie nam pani doktor zadała parę minut temu, no jestem koronnym świadkiem tej drogi, jaką Kraków przeszedł w ciągu ostatnich 30 lat. Przecież organizując 30 ponad lat temu pierwsze wielkie spotkanie wschodu i zachodu Europy z paragrafu dziedzictwo kulturowe i prawa człowieka, bo to jest jedność, immanentną częścią praw człowieka jest właśnie dostęp do dziedzictwa kulturowego, do naszej tożsamości. Konferencja KBWE, rok 1991. W tym mieście podstawowym problemem były trzy zasadnicze problemy, panie dyrektorze. Po pierwsze, jak do tego miasta dolecieć, a raczej dojechać, bo dolecieć się nie dało. Jak ugościć 35 dużych rządowych delegacji z Europy i ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, to znaczy w jakich hotelach, czy też w jednym, jedynym hotelu, jaki jeszcze się wtedy nadawał do tych standardów KBWE, ich położyć i jak ich nakarmić w zasadzie w jednym tylko lokalu gastronomicznym, który był pod kontrolą i nazywał się Wieżynek. W mieście, do którego przyjechali wybitni ludzie, którzy nigdy nie odważyli się wcześniej przyjechać do tej części Europy, która była po wschodniej części żelaznej, po wschodniej stronie żelaznej kurtyny, do miasta neglected and polluted, do miasta katastrofy ekologicznej, o której Fukuyama 2 czy 3 lata wcześniej napisał w swojej książce Koniec historii. Ale dla tych ludzi Kraków był odkryciem. Był odkryciem poprzez ten świat wartości, poprzez ten autentyzm, wówczas być może szary, zaniedbany, ale no, bijący właśnie potęgą tego świata wartości, który w ciągu tych 30 lat, również dzięki Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa, czy fenomenowi tego uspołecznienia poprzez Narodowy Fundusz, całego wielkiego procesu no, kompensowania strat, jakie przyniosła katastrofa ekologiczna. Kraków dzisiaj błyszczy, Kraków jest ofiarą swojego sukcesu. Turystyfikacja, o której nieustająco rozmawiamy, no nie jest przecież tylko problemem Krakowa. Jest problemem, można powiedzieć, tych najbardziej no, bogatych w dziedzictwo i w wartości miast od Wenecji, Florencji czy Barcelony zaczynając. Ale Kraków, grając w tej lidze, i to chcę podkreślić pewnie w finale naszej rozmowy, nie tylko może być dumny z tego, co przez 30 lat nam się udało osiągnąć w tym, powiedziałbym, szczegółowym paragrafie ochrony i opieki nad zabytkami, ale przede wszystkim Kraków, myślę, że jest jednym z liderów w tym właśnie procesie uspołecznienia. My się często w Krakowie kłócimy, spieramy, protestujemy, ale to jest właśnie proces, w moim przekonaniu, naturalny, oczywisty i potrzebny proces dialogu,
którego nam w Towarzystwie Miłośników Historii Zabytków Krakowa, co mogę powiedzieć, bardzo brakowało, kiedy 50 lat temu się zapisywałem do tego towarzystwa jako student. Wtedy nie było żadnej możliwości dialogu pomiędzy nami, czyli adresem, który skupiał wówczas no, najwybitniejszych znawców dziejów Krakowa, jego sztuki, badaczy, konserwatorów, ludzi kochających to miasto, a ówczesną władzą. I myślę, że jesteśmy już w zupełnie innym punkcie z tej perspektywy i to jest fantastyczne. Mnie się też wydaje, że to jest ogromna wartość, choćby z tego powodu, że kilka tygodni temu brałem udział w konferencji merów Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa i niektórzy z nich wypowiadali wprost takie słowa, które dla mnie były zaskakujące, bo brzmiały bardzo anachronicznie. Mamy problem z UNESCO, albo bo konserwatorzy się nie zgadzają. Jakby taka świadomość ciągle, że to jest bagaż, że to jest ciężar i że to jest ograniczenie. Podczas jest moim codziennym doświadczeniem, pracując w interdyscyplinarnych zespołach miasta, jednak rozumienie tego dziedzictwa na dużo szerszym polu i na więcej poziomach. I to dotyczy również tych nowych obszarów dziedzictwa, które w tej chwili wchodzą też jako kolejny aspekt dla naszego hubu, ale też dla polityki związanej z dziedzictwem w Krakowie. Mówię o obszarze tego dissonant heritage, którego tutaj trochę dotknęliśmy, czyli tego, które... Dziedzictwo kłopotliwe, dziedzictwo niechciane, tak, czyli... dziedzictwo trudne. Czyli to, że możemy w Krakowie odkryć nie wiem, architekturę III Rzeszy, prawda? Ale też o niej rozmawiać z punktu widzenia chłodnego namysłu nad tymi procesami i jak one są też kluczem do rozumienia no, totalitaryzmów jakichkolwiek, prawda? Albo takie oswojenie Nowej Huty, nie jako miasta totalitarnego, ale miasta doskonale zaprojektowane. Pomnika historii od niedawna. No, gratuluję. Mam nadzieję, pan prezydent jeszcze nie złożył podpisu, ale można mieć przekonanie graniczące z pewnością, że ten wieloletni proces, na który miasto musiało bardzo, bardzo długo w Warszawie czekać, powiedzmy to otwartym tekstem, w roku 2022 w zasadzie dobiegł szczęśliwie do końca, no, to jest ale też jest ciekawy. Też sygnałem dla całej Polski, który wysyła Kraków, że Nowa Huta, która przez generację krakowian, również moją generację w latach 50., 60., 70., była przez wielu rozumiana i kojarzona jako kara, przekleństwo i nieszczęście tego miasta, dzisiaj staje się na naszych oczach wielką wartością, którą chcemy utrwalać i chronić. I to jest kolejny dowód na to, że gra w dziedzictwo, panie dyrektorze, panie pełnomocniku, nie ma końca. A skoro gra w dziedzictwo nie ma końca, to rozumiem, że również Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa skazane jest na trwanie tu przy ulicy Świętego Jana 12, do końca świata jeden dzień dłużej. Jak czego życzymy sobie wszyscy nawzajem. Ja myślę, że też te nowe wyzwania, które tylko zamarkowaliśmy, one też w dużej mierze muszą dotyczyć też tych wyzwań cywilizacyjnych związanych z katastrofą klimatyczną i z zieloną transformacją i też rozluźnienia trochę doktryny konserwatorskiej w tym zakresie dla Krakowa, które jest jednak taką patelnią ciepła, zwłaszcza w historycznym centrum. Jest to obszar ogromnego eksperymentu, ale też nie jesteśmy w tym sami i myślę, że to jest też ogromne wyzwanie i moja ogromna nadzieja, że też Europa Nostra z punktu widzenia takiej bottom-up energii, jej ekspertów, jej zaangażowanych przedstawicieli w różnych regionach Europy będzie też w jakiś sposób partnerem w budowaniu refleksji. Będzie, bo powinniśmy spuentować, przepraszam, że wpadam w słowo, ale powinniśmy chyba wspólnie powiedzieć, że tą przyszłością
dziedzictwa są ludzie. I to jest fantastyczne, że krakowskim hubem kieruje uczona pani doktor Katarzyna Jagodzińska, która całą swoją drogę akademicką, można powiedzieć, poświęciła również tej szeroko pojętej, złożonej, skomplikowanej problematyce dziedzictwa kulturowego. Jest już rozpoznawalna w Europie, a nawet w świecie, bo miałem okazję wiele lat temu już być świadkiem błyskotliwego występu pani doktor w Melbourne na Światowej Olimpiadzie Historii Sztuki. I to jest kolejny, można powiedzieć, ważny walor Krakowa. Nie tylko wszystko to, co dawne, ale ludzie, którzy tworzą to miasto dzisiaj i przesądzą jego przyszłości. Cały zespół HUB-a, który jest zaangażowany właśnie w grę, w dziedzictwo, w promocję, w propagowanie lekcji Krakowa, ale też w uczenie się, zasysanie najlepszych wzorców tutaj do Krakowa i będziemy je również nagłaśniać, propagować, zapraszać do dyskusji takich jak nasza dzisiaj. Katalog został jedynie zarysowany. Tych tematów jest dużo więcej. Tutaj zarysowane przez pana pełnomocnika kwestie klimatu, które są jedną z głównych takich kluczowych motywów działania Europa Nostra i HUB-owi również leżą na sercu. Myślę, że osobne spotkanie musimy temu poświęcić. Bardzo serdecznie dziękuję panom za dzisiejszą obecność, za dyskusję i za wywołanie szeregu tematów, którymi będziemy chcieli na pewno wypełnić nasze kolejne spotkania. Bardzo dziękujemy państwu za uwagę. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej HUB-a Dziedzictwa Europa Nostra Heritage Hub i do włączenia się do dyskusji, jakie będziemy tutaj prowadzić. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję.